Przedsiębiorcy, urzędnicy i organizacje pozarządowe powiatu cieszyńskiego będą uczyć się współpracy. W Cieszynie uruchomiono Centrum Partnerstwa Lokalnego, które ma umożliwić wspólne działania. Trzeba nauczyć i pokazać też, na czym to polega, bo dla wielu osób pojęcie partnerstwa jest bardzo takie rozmyte i nie jest to konkret. Stąd też powstało to biuro właśnie na Wałowej u naszego partnera projektu i stąd też chcemy spotkać się w każdej gminie powiatu z przedstawicielami społeczności lokalnej, żeby pokazać sens tego projektu i że jest to potrzebne. Szkolenia dotyczące właśnie partnerstwa lokalnego, dotyczące tego, co to jest partnerstwo, jak to w praktyce jest realizowane, kto może w tym brać udział, na jakich zasadach, jak to się tworzy i formalnie, i jaki jest taki proces też psychologiczny tworzenia partnerstwa, bo to są jakby trzy różne sektory, czasami traktujące się wzajemnie trochę jak kosmitów. Takie spotkania już ruszyły w gminach. Będzie to nie tylko okazja do poznania zalet partnerstwa, ale też do poznania siebie nawzajem. Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział przedsiębiorców, którzy mogą wynieść z projektu wiele korzyści dla siebie. Te korzyści mogą być różne. Długo było tak, że główną korzyścią dla przedsiębiorców było to, że byliśmy takim inkubatorem pracowników. Bardzo dużo przedsiębiorców zgłaszało się do nas, szukając po prostu pracowników do pracy, oczekując też na jakąś taką rekomendację z naszej strony. To jest pierwsza korzyść. Druga korzyść jest taka, że podmioty ekonomii społecznej mogą być podwykonawcą dla przedsiębiorców. A trzecia korzyść, która się pojawia ostatnio, to są pewne wspólne już inicjatywy. Na przykład przy zaprojektowaniu i wyprodukowaniu jakiegoś wspólnego przedmiotu, wspólnego mebla, wspólnego gadżetu. Jeszcze jedna możliwość jest taka, że przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego współpracują przy założeniu jakiegoś podmiotu. My się musimy dopiero uczyć czegoś, co zostało w wielu krajach od wielu lat wypracowane, sprawdzone, czyli właśnie takiego trójsektorowego partnerstwa. Również organizacje pozarządowe powinny wiele się tutaj nauczyć, podkreśla Mariusz Andrukiewicz z Fundacji Być Razem. Organizacjom pozarządowym bardzo potrzebna jest skuteczna promocja tego, co dobrego dzieje się w organizacjach pozarządowych, ponieważ myślę, że bardzo wielu ludzi to z różnych sąd robionych wynika nie wie po prostu, czym są organizacje pozarządowe. Partnerstwo na poziomie lokalnym to pierwszy krok w realizowaniu wspólnych projektów. Centrum ma stać się miejscem, w którym będzie można znaleźć zaufanego partnera. Jest czynne codziennie od 8 do 17. Mamy taką nadzieję, że to biuro będzie już funkcjonować zawsze. Przynajmniej w tej chwili zakładamy, że będzie to mimo wygaśnięcia oficjalnego projektu, projekt długofalowy. Pomysł jest już wypróbowany i sprawdzony. 6 lat temu na podobnych zasadach działała Akademia Dialogu. Rzeczywiście 6 lat temu był to niezwykle odważny projekt, ale bardzo, bardzo potrzebny. Już w czasie trwania Akademii Dialogu udało się stworzyć jeden kolejny projekt partnerski pod nazwą Akademia Ekonomii Społecznej. Do tej pory Akademia Dialogu funkcjonuje pomiędzy instytucjami, organizacjami, które brały udział w samym projekcie. Bardzo dużo wymieniamy między sobą informacji, kontaktujemy się i wspólnie tworzymy nowe projekty. Szkolenia w gminach to jedno z działań promujących partnerstwo lokalne. 7 września odbędzie się również konferencja. Na konferencji zapraszamy przedstawicieli znowu z trzech sektorów z terenu powiatu cieszyńskiego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i instytucje. Tematykę konferencji szeroko pojęte partnerstwo lokalne właśnie. Zaprosimy specjalistę od tworzenia partnerstw. Praktyka. W tej chwili okazuje się, że jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne i to wymaga czasu. Czasami może zmiany pokolenia, nie wiem, żeby rzeczywiście ludzie nauczyli się ufać sobie wzajemnie, współpracować i widzieć interes w tym, że czasami łatwiej, lepiej, szybciej, sprawniej można zrobić coś wspólnie z innymi niż samemu w pojedynkę. Projekt Centrum Partnerstwa Lokalnego będzie realizowany jeszcze przez rok. Współfinansuje go Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.